Cześć, nazywam się Karol Modzelewski. To jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Bardzo dużo się działo w tym tygodniu. Zaczynamy. Uwaga, studenci. Jeżeli zastanawiacie się teraz, mmm, na które juwenalia się wybrać, no to odpowiedź jest prosta. Jeżeli waszym kryterium jest to, jak bardzo potrafią się bawić, no to Wrocław. A dokładnie Politechnika Wrocławska. Odbyły się tam testy automatycznego systemu gaszenia pożaru, ale w serwerowni, to jest ważne, gaszono nieistniejący pożar, ale nie zraszaczami, bo taka informacja krążyła po mediach, ale specjalnym proszkiem. Tylko że nie wyłączono w tym czasie tych serwerów, które wentylatorami zassały ten proszek do środka. Proszek zapchał wentylatory, przez to serwery rzeczywiście się spaliły, bo się przegrzały. Na no, co czym prędzej zaczęto używać odkurzaczy, które elektryzując się Zniszczyły wyładowaniami te serwery, których jeszcze nie zniszczył proszek. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu odłóżcie wszystko co macie. Chyba, że są to biszkopty, pistacje albo draże, korsarze. Albo pyszna kawa, Zawołaj się sąsiadów, będzie siedział, bo przed wami. Kolejna draka z Ordo Iuris. Czyli seksafera. Następna. Oni się nie zatrzymują. Jeżeli ktoś przyleciał do Polski na Erasmusa i nie wie, o czym mówię, no to to jest taka katolicka organizacja, która postawiła sobie za cel m.in. zakaz aborcji, karanie kobiet usuwających ciążę więzieniem, zakaz antykoncepcji, edukacji seksualnej w szkołach, czy też to, by nie uznawać za sprawcę przemocy domowej osoby, która dopuściła się jej jednorazowo. Bo widocznie według nich, jak kocha, to bije. Proste, tak? I tak jak zaznaczałem to wcześniej, to nie jest tak, że to jest jakaś grupa hobbystów działkowych. To są ludzie, którzy zasiadają w radach i doradzają najważniejszym ludziom w państwie, najważniejszym organom. I oni tam zasiadają i doradzają. No i dyskutowali też, rozważali wprowadzenie zakazu rozwodów. No ale to do momentu, kiedy i dwóch czołowych działaczy, czyli pani Karolina i pan Tymoteusz stwierdzili, że no fajnie, fajnie, fajne są te wartości chrześcijańskie, ale oni wolą inaczej. Mam na myśli tutaj gorący romans, który rozkwitł tam w tej przepięknej organizacji, rozbijając nawiasem mówiąc dwie rodziny. I przez jakiś czas było spoko, ale na szczęście wrócili. I teraz pytanie pierwsze, podstawowe: kto tym razem plądruje nie swoje łoże małżeńskie? A no tym razem Jacek Bartyzel, polityk konfederacji, który pracuje w Ordo Juris, jako uwaga piarowiec ich uczelni, szykuje się podwyżka. W ramach szerzenia wartości prorodzinnych postanowił stworzyć sobie namiastkę drugiej rodziny z Ewą Rowińską, która też pracuje w Ordo Iuris. Tylko, że zapomniał zapytać o to jej męża, katolickiego publicystę Tomasza Rowińskiego. No i pan Jacek, polityk Konfederacji, który chodzi, biega i krzyczy, że rodzina jest najważniejsza, wartości chrześcijańskie są najważniejsze, chce teraz celebrować te wartości ze swoją kochanką, ale przeszkadza mu jego żona i dziecko, którzy z nim mieszkają. Więc postanowił się ich pozbyć. żonę i dziecka. I uwaga, pod jakim pozorem? Przeczytam to, bo to jest piękne. Oskarżył żonę o utrudnianie wychowania dziecka w religii katolickiej, bo ta nie chciała, aby dziecko chodziło na religię. On uważa, że ona utrudnia, że dziecko nie zyska tych wszystkich wartości, bo nie chodzi na religię. No mogłoby je zdobyć w domu, tak? No, ale tam się trochę kłóć. Według niego, jego żona daje zły przykład dziecku. Według człowieka, polityka Konfederacji, który chce ją wyrzucić i swoje dziecko, bo musi zrobić miejsce swojej kochance po tym, jak rozbił tamtą drugą rodzinę. Przecież jemu tak się papa odkleiła z dachu, że to już jest nawet nie na standardy Konfederacji. Pechowo dla niego sąd zdecydował, że nie może on przymuszać dziecka do chodzenia na lekcje religii. No ale po co to dziecko ma chodzić na lekcje religii, skoro idealny przykład moralności i zasad tego, jak dba się o rodzinę, ma w domu od swojego ojca. Przecież polityk Konfederacji i pracownik Ordo Juris nie może być w błędzie. A Ordo Iuris? też są trochę ustawieni, bo jeżeli nie wyjdzie im to nawracanie na chrześcijańskie wartości polskich rodzin, zawsze mogą się zająć seks-turystyką. Zresztą spróbujmy. Zadzwońmy. No więc tak, próbowałem się zadzwonić do pani rzecznika, ona pokazywała wszystkie, znaczy pokazowała, właśnie nie pokazowała, zablokowała wszystkie moje numery, dlatego spróbuję bezpośrednio już do sekretariatu. Dzień dobry, tutaj, czy mogę pomóc. Dzień dobry, nazywam się Karol Mozolewski. Dzwonię z ramienia Newsów Bez Wirusa. To jest taki internetowy serwis informacyjny. Niestety nie mogę się dozwolić do pani rzecznik, a mam takie dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie: Czy jeżeli chodzi o, o aplikowanie do was, jeżeli chodzi o różne stanowiska, to czy single też mogą, czy raczej niechętnie patrzycie? Proszę pana, na te pytania powinien odpowiedzieć rzecznik, a w tym momencie mamy po prostu prezentację raportu, więc myślę, że będzie my można się z nim skontaktować za jakąś godzinę, dwie. Rozumiem. A drugie pytanie, gdyby na przykład klub swingersów chciał zaproponować współpracę, to powinien się odzywać bezpośrednio do pani rzecznik czy do jakiegoś sekretariatu? Na wszystkie pytania odpowie pan rzecznik. Pan rzecznik, to już nie pani? Coś się zmieniło? Pani rzecznik obecnie przybywa na urlopie. Nie mogę zdać więcej szczegółów, bo to sprawy prywatne. Oczywiście rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim zdaniem, jak ktoś ma klub swingersów, może dzwonić. Teraz news, którego ciężko sklasyfikować, bo ani to sport, ani kultura. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nałożyło sankcje na federację High League. Federację Freak Fightową, czyli taką, która organizuje walki youtuberów, którzy się już kończą, albo już się skończyli. Celebrytów, dla których to jest ostatnia okazja, żeby coś tam jeszcze zrobić na nazwisku, no bo właśnie odchodzą w niepamięć. Albo sportowców, którzy już nic nie znaczą. Czyli taki celebrycki pefron, który ludzie oglądają, żeby się pośmiać. Jak się okazało, Federacja High League, której twarzą jest Malik Montana, głównymi udziałowcami jest czeczeńskie rodzeństwo, które ma powiązania z Ramzanem Kadyrowem. To jest czeczeński przywódca w zasadzie klaun. No, klaun to jest lepsze określenie, którego wojska biorą udział w inwazji na Ukrainę, a on sam grozi Polsce. Do sprawy odniósł się Marcin Najman, człowiek, który osiągnął kosmiczną jedność z Matą i deskami, który jest znany w środowisku sędziów jako Marcin możesz liczyć i tak nie wstanę Najman. Mówiąc, cytuję. Chcę jasno zakomunikować, że nie mam wiedzy na temat informacji znajdujących się w komunikacie MSW.IA. Dopóki nie posiądę wiedzy na ten temat, nie chciałbym się w tej sprawie więcej wypowiadać. Jeżeli jakaś gala jest uzależniona od tego, czy Najman posiądzie wiedzę, to ona się nie odbędzie. Za nami dzień dziecka i fajnie, że były festyny, że był popek w mrągowie, no ale nie wszystkie dzieciaki mają tak łatwo i różowo, może warto by skupić się z tej okazji na tych dzieciakach, które mają trochę trudniej. A mówię tu m.in. o tym, że media obiegł w tym tygodniu wywiad z nauczycielką, która opowiadała o tym, jak pracując kilka lat temu w Podkarpackiej Wsi, dostała informację od uczennic, że ksiądz je obmacuje na lekcjach religii. Wkłada ręce zdecydowanie nie tam, gdzie powinny być, a kiedy klepie po plecach, no to mu ta ręka zjeżdża na pośladki. Porozmawiała z uczennicami, które były ewidentnie przerażone i zaprosiła w takim razie rodziców tych uczennic i przedstawiciela kurii. I wtedy się zdziwiła. Bo na dziewięcioro rodziców tylko jeden uwierzył swojemu dziecku, a pozostali zarzucali jej nauczycielce, że rozdmuchuje sprawę, że niepotrzebnie drąży. Po czym jedna z tych matek powiedziała, że księża zawsze macali, więc po co drążyć ten problem? No i zszokowana powiedziała do tej kobiety: no ale przecież to pani córka, na co usłyszała? No i co z tego? Tak zawsze było. Wkurzeni mieszkańcy zaczęli coraz bardziej napierać, zabrali jej telefon, skakali po jej samochodzie i przyprowadzili taczkę, na której mieli ją wywieźć. Kobieta się przeraziła, i co się okazało? Eskortował ją do samochodu przedstawiciel kurii. I jeśli myślicie, że Ej, tam to jest tak zwany odosobniony przypadek rozmuchany w mediach, no to nie do końca, bo jest jeszcze ona. Barbara Nowak Mało Polska, kuratora światy. Pani Barbara jest dumna nie tylko ze swojego stanowiska, ale też z tego, że mentalnie tkwi w okolicach XVI wieku, dzięki czemu kiedy usiądzie, z Przemysławem dajmy więcej papieża czarnkiem, mogą patrzeć sobie w oczy godzinami i rozumieć się bez słów. Znana jest z tego, że zakazała dzieciom przebierania się w Halloween, rzucała pytania do radnych, którzy chcieli zakończyć finansowanie lekcji religii z budżetu miasta, czy w następnym etapie planują więzić katolików i mordować księży, albo wpisała na listę organizacji demoralizujących młodzież. Amnesty International, Fundację Rodzin Osób z zespołem Downa, czy dajemy dzieciom siłę, fundację przeciwdziałającą przemocy. No i do Barbary Nowak przyszła kobieta, matka uczennicy jednej z tarnowskich szkół, oburzona tym, że dyrektor się wchrzania w ich sprawy rodzinne. No a przecież dla Barbary Nowak rodzina jest świętością, a więc nie można tak. I nakazała komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim wszcząć postępowanie przeciwko Janowi Rybie, temu dyrektorowi, co z automatu oznacza, że został zawieszony i zaczęło robić się ciekawie. Ponieważ dyrektor wtrącił się w te sprawy rodziny, ale to dlatego, że po rozmowie z pedagogiem szkolnym ustalili, że dziewczyna jest ofiarą przemocy domowej. Mieszka z matką, która ją bije, poniża, znęca się nad nią. A więc zgłosił to do prokuratury. No i kiedy smród wybił i sprawa stała się głośna medialnie, Barbara Nowak starała się jakoś uratować swoją twarz. No bo przecież przed chwilą była sprawa ośmioletniego Kamila, któremu nikt nie pomógł, mimo tego, że chodził pobity. A tutaj dyrektor pomaga dziewczynie i w zamian za to zostaje zawieszony, więc musiała działać i znaleźć wyjaśnienie. No i pani kurator długo myślała, jak to odkręcić, i wymyśliła, że postępowanie wobec dyrektora jest podyktowane tym, że zgłosił sprawę za późno. No i przy tej próbie ratowania swojego wizerunku ten szpagat jej się potężnie rozjechał, ponieważ prokuratura wydała oficjalne oświadczenie, w którym powiedziała, że dyrektor zachował się właściwie i tak jak powinien. Rodzice i absolwenci tej szkoły zaczęli urządzać pikiety w obronie dyrektora i przywrócenie go natychmiastowo, a prezydent miasta zaapelował do komisji dyscyplinarnej, żeby rozpatrzyli jeszcze raz sprawę i nie zawieszali dyrektora. No i teraz uwaga, bardzo ważny smaczek, który umknął w większości mediów, a który znalazłem na lokalnej stronie. Otóż. Sprawa miałaby być rozpatrzona przez tę komisję, tego dyrektora, dopiero w marcu przyszłego roku. Pytanie, ej, no hola hola, czemu tak długo trzeba czekać? Odpowiedź jest bardzo ciekawa. Ponieważ w Małopolsce jest rekordowa liczba tego typu spraw w skali całego kraju. Mówię tu o konfliktach na linii nauczyciele, kuratorium, czyli Barbara Nowak. No i nic dziwnego, no bo jeżeli aktywujesz się oburzona na to, że dzieci przebierają się na Halloween, albo nie chcesz wpuścić do szkoły, fundacji, rodziców, dzieci z zespołem Downa, to ty masz pełne ręce roboty walcząc z nimi wszystkimi. My nie doceniamy, jak cenny skarb leży tam w tym kuratorium. Ta kobieta wyprówa sobie flaki, żeby tym dzieciom żyło się lepiej. W praktyce jest konfliktowana z tyloma dyrektorami, że jest zapchany ten cały system. Tego się nie da udrożnić. Do marca są zakolejkowani dyrektorzy, którzy się jej nie podobają. Inna opcja, może by w takim razie pani Barbara Nowak, zamiast pajacować i chronić dzieci przed jakimiś fikcyjnymi problemami albo hordami niemieckich gejów, które chcą według niej uprowadzać te nasze polskie dzieci, może by się wzięła po prostu do roboty. Albo niech znajdzie kogoś, kto będzie stał obok, taki asystent, taki przydupas, który będzie za każdym razem, kiedy będzie chciała wejść w konflikt z dyrektorem, który chce dobrze, łapać cię za rękę i mówić: Barbara, odpuść mnie tym razem. Oddychaj, wyjmij portret czarnka, zjedz kopta, wypij kawę i idź do domu. Może pracować na etat, spoko. Podatnicy to wytrzymają. A co tam na świecie? No więc w Turcji wybory prezydenckie wygrał Erdogan. Po raz kolejny. W ogóle to on się nie szczypie i nie robi w detalu. Pod koniec po prostu rozdawał gotówkę, bo proste rozwiązania są skuteczne, bo są proste i są skuteczne. No i głowy państw złożyły mu gratulacje. Na Twitterze. Między innymi. I między innymi był też Andrzej Duda, ale jego gratulacje na początku nie dotarły. Ponieważ Andrzej Duda oznaczył we wpisie jakiegoś losowego Turka który miał podobne konto, tylko trzeba było zamienić miejscami dwie litery. Po jakimś czasie edytowano ten wpis i oznaczono już prezydenta Turcji. I oczywiście można powiedzieć, a co, jeżeli to jakiś pracownik kancelarii pisał, to nie musiał być on. Być może tak, ale przypomnę tylko, że prezydent Polski, Andrzej Duda, ze swojego oficjalnego konta, prezydenta Polski Andrzeja Duda na Twitterze rozmawiał swego czasu z ludźmi o pseudonimach Ruchadło Leśne i Sebas Radochleba. Prezydent Polski, ze swojego oficjalnego konta. Mieszkańcy Księżyna i okolic Białogostoku. sprawa jest do Was. Czy ktoś z Was nie zgubił dwóch kameleonów? Bo zostały odnalezione na tych przewodach. Tu widzicie jednego, a zaraz obok niego jest drugi. Tylko, że temu drugiemu jeszcze się chce maskować, nie jak temu leniwemu lamusowi, którego widzicie. Ten, z którego widzicie, on już ma to w dupie. Ma swoje lata, kiedyś to on się tak maskował, że o, weź. A teraz to już stwierdził, że to jest robota dla młodych. I mam alternatywną wersję tego newsa, Nie mogę się zdecydować, na którą, więc puszczę obydwie. Drodzy mieszkańcy Księżyna i okolic, jeśli ktoś z Waszych znajomych mieszka w okolicach Księżyna i ma kameleona, to powiedzcie mu, że go zgubił, bo właśnie ten kameleon spaceruje na zewnątrz, a właściciel pewnie codziennie zagląda do terrarium i nie widząc go, myśli sobie, o, Stefan, w kwestii kamuflażu jesteś w formie. Więc skąd on ma wiedzieć, że go tam nie ma? To jest taki kameleon Schrödingera. Trochę jest, trochę go nie ma, jest w dwóch stanach jednocześnie. Podobnie zresztą jak moja rzeźba. Niewidoczna, niewidzialna. Myślicie, że to jest rzeźba. No nie, no to jest zdjęcie. Prawdziwa jest ciągle w czyszczeniu. Porysowali gałgany. To jeszcze a propos zagubionych. To odnalazł się 46-letni żołnierz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, który zgubił się podczas biegu na orientację w pobliskim lesie. Odnalazł się cały zdrowy. I trochę przypadkiem trafiła do mnie informacja, że Kasik wylądowała w szpitalu. W wieku 25 lat miała udar. To jest streamerka znana z Twitcha, która swego czasu miała wkład w rozpowszechnianie newsów bez wirusa, bo oglądała nowe odcinki ze swoimi widzami. Nie wiem, czy dalej to robi, bo czas znam tylko z nazwy, ale niezależnie od tego, jeżeli to oglądasz, dużo zdrowia i szybkiego powrotu do domu. Trzymaj się. W tym tygodniu w cyklu odgłosy, dziwne odgłosy zwierząt, czasami takich orientalnych, egzotycznych, czasami nie do końca zwierzę które, dobra, od razu powiem, koala. On już kiedyś był, ale to było bardzo dawno temu, przyszło dużo nowych widzów i moim zdaniem wszyscy powinni wiedzieć, jak brzmi koala, bo brzmi niezwykle. Zgadza się, ten uroczy, puchaty torbacz brzmi, on brzmi jak beknięcie szatana. Jak jelita żula, który zjadł KFC. Jak wielkie dębowe drzwi, które otwierają się do piwnicy, w której stoi lodówka, w której trzymacie uszy swoich byłych. Za tydzień kolejny zwierzak, jeszcze dziwniejszy. Zawsze pod koniec odcinka dziękuję tym, którzy nie pomijają reklam i wiedzą, że wystarczy 30 sekund obejrzeć, więcej nie musicie. Dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, ale w tym tygodniu wyjątkowo chcę podziękować wszystkim, że w ogóle włączacie wszystkie swoje urządzenia i oglądacie. Ponieważ w ostatnich dniach mieliśmy najdroższy prąd na kontynencie. To są dane z poprzedniego piątku. Wtedy średnio za jedną megawatogodzinę w Polsce płaciło się 110 euro, w Niemczech około 70 euro, we Francji 63 euro, a w Finlandii 7 euro. U nas 110, w Finlandii 7. A to dlatego, że Finowie głównie czerpią energię z atomu i z odnawialnych źródeł energii, czyli z wiatru i z elektrowni wodnych. I do tego wszystkiego mają gdzie przechowywać tę energię, bo problem u nas polega na tym, nie tylko że opieramy bardzo dużą część pozyskiwania energii na węglu, ale też nie mamy gdzie składować tej, którą uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii. I bardzo dobrze, bo dzięki temu Niemcy nie przyjeżdżają do nas ładować swoich telefonów sport! I zaczynamy od razu ekstremalnie, ponieważ Polacy zdominowali zawody w dziesięciokrotnym ironmanie odbywającej się w Brazylii. Jurand Czabański oraz Rafał Godzwon Ukończyli te mordercze zawody i dołączyli do Roberta Karasia, który ustanowił rekord świata, bo pokonał ten dystans w 164 godziny 14 minut i 2 sekundy, co oznacza, że całe podium było zajęte przez Polaków. A żeby wam to zobrazować, bo mogę podać kilometr, ale to jest bardziej obrazowo chcę to wam pokazać. Jaki to jest dystans? To licząc, i tutaj zakładałem linii prostej, nie mówię o drogach, ale w linii prostej wyglądałoby to tak. Musielibyście wyjść z domu w Katowicach i pobiec sobie do Gdańska. W Gdańsku popłynęlibyście do Pucka, bo wiecie, że tam jest to rodzina trochę dalsza, jak już jesteście w Gdańsku, tak blisko to wypada pójść. A w Pucku kupili rower po okazyjnej cenie i pojechali nim do granic Hiszpanii. Z tego Pucka. Weź któregoś z tych trzech wyśli po mleko. Wyjdzie, po czym po dwóch dniach zadzwoni z kajaka w Turcji. No i jest jeszcze ta fajna historia. Bo zakończyła się 106 edycja Giro d'Italia, którą wygrał Primoz Roglic. A dlaczego to jest takie ciekawe? Ponieważ Primoż na początku kariery był skoczkiem narciarskim. I to takim bardzo dobrze zapowiadającym się, bo był drużynowym mistrzem świata juniorów. Niestety w 2007 roku, jako 18-latek, zaliczył groźny upadek na mamucie i skoczni. No i umówmy się, upadek na mamucie to jest jak klepnięcie w plecy koparką. Chłopak myślał, że już kariera jest całkowicie zakończona, ale w ramach rehabilitacji zaczął jeździć na rowerze. I okazało się, że idzie mu lepiej niż w skokach. Podpisał zawodowy kontrakt i nawet wygrał Vuelta Espania trzy razy z rzędu. Ale już Giro d'Italia czy Tour de France były poza jego zasięgiem. I w tym roku otworzyła się, dla dodania dramatyzmu, powiedzmy, że ostatnia szansa, kto wie, kto wie, aby w końcu podbić Włochy. I szło mu całkiem nieźle, aż na ostatnim etapie spadł mu łańcuch. Usunął usterkę dzięki kibicowi, który stał na trasie w takiej żółtej czapce. I wygrał! Wygrał Giro d'Italia. Ale najpiękniejszy smaczek jest tym, że tym kibicem w żółtej czapce był Mitya Meznar. Jego kolega z tej reprezentacji, w której zdobyli złoto, jako juniorzy. Piękna historia, która mówi o tym, że nawet jeżeli czujecie, że zwycięstwo jest nieosiągalne, meta się oddala, a nadzieja znika, zawsze sprawdzajcie łańcuchy. No i w tym tygodniu media zdominował temat Lex Tusk, czyli ustawy, która ma powołać taką dziwną komisję, dziwny twór, który ma zbadać wpływy rosyjskie w latach 2007-2022. I szambo wybiło w siedzibie PiS i w pałacu prezydenckim każdym możliwym otworem, i nie są w stanie tego posprzątać. A oto dlaczego? Sam pomysł powołania komisji śledczej w temacie badania rosyjskich wpływów jest dobry i nie jest nowy, no bo nawet opozycja o to postulowała. Ale ta komisja, którą chce powołać obecny rząd, jest tworem niezwykle groźnym, bo zasiadać mają w niej politycy, którzy będą mieli ogromną władzę. W praktyce będą jednocześnie policjantem, prokuratorem, sędzią i katem. I już na tym etapie widać, że to się nie zgadza nie tylko z konstytucją, ale też w ogóle ze standardami demokracji. Do tego członkowie tej komisji mają być zwolnieni z odpowiedzialności za czynności podejmowane w ramach tego organu, czyli bezkarni. W tej ustawie zabezpieczono się zapisem, że komisja nie może wydawać wyroków, a stosować wobec konkretnych osób środki zapobiegawcze, które w praktyce oznaczają wyjęcie danego polityka z życia publicznego spełnienia funkcji publicznych na 10 lat. Czyli wyjęcie go z polityki, wycięcie. Decyzja ta miałaby wejść w życie. Natychmiast, a odwołanie się do sądu administracyjnego może doprowadzić do jej zawieszenia, ale nie musi. Jak wyliczają prawnicy i sędziowie, tam naruszono poważnie co najmniej osiem zapisów konstytucyjnych. Poza tym mamy przecież zapisy o szpiegostwie czy o zdradzie stanu, a więc prokuratura mogłaby się tym wszystkim zająć już dawno temu, bez robienia tej dziwnej komisji. Czyli ewidentnie widać, co nie jest tajemnicą, że ta komisja miałaby powstać po to, żeby wyciąć przed kampanią wyborczą, albo w trakcie kampanii wyborczej, tych polityków, którzy są w stanie zagrozić PiSowi. No i Andrzej Duda tę ustawę podpisał, jednocześnie przekazując ją do Trybunału Konstytucyjnego, żeby tam się jej przyjrzeli, czy na pewno wszystko jest ok. I wywaliło. Wywaliło spektakularnie szambo w każdym możliwym miejscu. Ostro zarogowała Komisja Europejska? Tego można było się spodziewać. Ale ostro zarogowali też Amerykanie, wyrażając zaniepokojenie, co można na zwykły język przetłumaczyć jako czy was tam już do reszty pogrzało, peron wam odjechał. Media na całym świecie podchwyciły temat zaskoczony tym, że sojusznik Amerykanów wprowadza u siebie rosyjskie standardy pozbywania się opozycji. Prezydent powtarza, że jest zdziwiony i że być może reakcja Amerykanów wynika z tego, że ktoś źle przetłumaczył im tę ustawę. I prosi o rozmowę z Joe Bidenem, bo chce mu bezpośrednio bezpośrednio bezpośredniej rozmowie wytłumaczyć o co chodzi, tylko że biorąc pod uwagę jego zdolności językowe to może się this is, this is, this is nie udać. No i w tym momencie Andrzej Duda zaczął zdawać sobie sprawę z tego, co zrobił, że spektakularnie strzelił sobie w obydwa kolana z przewrotki z saltem. Mało tego, udowodnili mu to jego ludzie. I uwaga! Z różnych rad, które są przy prezydencie, zaczęli odchodzić Julita Wasilczuk, Brata Stelmach, Andrzej Arendarski, profesor Stanisław Mazur, profesor Krzysztof Pyrć, Marcin Krupa, Jakub Chełstowski, Piotr Caubecki i inni, tłumacząc, że nie mogą w czymś takim uczestniczyć z czystym sumieniem. A ten ostatni z nich napisał w liście. Czy już odchodził? Nie mogę dłużej w tym duchu pełnić mojej misji, skoro wdrażane są w życie zasady gwałcące podstawowe zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Całą tę ustawę zniszczyło też 23 byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. powiedzieli, że to jest, to jest do wywalenia. I teraz uwaga, jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, ta ustawa nie została jeszcze przesłana z pałacu prezydenckiego do Trybunału Konstytucyjnego, bo prawnicy Andrzeja Dudy dopiero teraz wczytują się w poszczególne zapisy żeby sprawdzić dlaczego to wszystkich tak zdenerwowało. To jest cyrk. A więc podsumujmy efekt tego burdelu. Opozycja się jednak zjednoczyła i w obliczu tego co się dzieje, pójdzie razem w marszu 4 czerwca. Po drugie, ponad połowa Polaków ocenia negatywnie powołanie takiej komisji w tej formie. Po trzecie, Amerykanie, Europa i świat nie dowierzają, że polski rząd stosuje rosyjskie standardy, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą i pozbywanie się opozycji pod pretekstem rozliczania kontaktów i kontraktów z Rosją. Przecież to jest, to jest żart na metapoziomie. A Andrzej Duda oficjalnie przekreślił swoją potencjalną karierę międzynarodową po tym, jak miałby zakończyć tę prezydenturę. Także możecie tam wszyscy otwierać szampany. I mimo, że opozycja jest aktualnie bezsilna i bezużyteczna, dostała ogromny prezent. Uff, tak to wygląda na ten moment. Sytuacja jest dynamiczna. Za tydzień pewnie do tego wrócę, a teraz lżejsze tematy. Kronika kryminalna, w której przemierzamy rubieża świata zbrodni a w niej człowiek, który ma duży problem z szacowaniem. To motocyklista, który jak donosi głos pasłęka, nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mało tego, postanowił uciec policjantom hondą CBR 600, zapominając o tym, że aby uciec policjantom, trzeba wjechać do garażu na mieście, w którym przemalowują ci pojazd, no i wtedy gubisz pościg. On pojechał okrężną drogą, ale prosto do swojego domu i ukrył się w swoim garażu. Gdzie jednak znaleźli go policjanci i wręczyli mu 20 mandatów na kwotę ponad 35 tysięcy, i 197 punktów karnych. Żaden program lojalnościowy tego nie udźwignie. No i teraz na czoło peletonu tych wszystkich pytań wysuwa się jedno, czyli dlaczego uciekał? Czy był poszukiwany, czy może miał przy sobie nie wiem, 15 kg mefedronu? Nie. Otóż zarobił te 197 punktów karnych i ponad 35 tysięcy złotych mandatu, ponieważ nie miał podbitego przeglądu tej cbr -ki. To jest bardzo odważne podejście do oceny ryzyka i szacunku szkód. Przecież on teraz, i tutaj uwaga, mówię poważnie, jeżeli chodzi o mieszkańców Pasłęka, wy uważajcie, bo on teraz będzie musiał jeździć autobusami. Co oznacza, że jeżeli wsiądzie kanar, to on, on to ryzyko może ocenić niewłaściwie. Wyrzuci wszystkich z autobusu, łącznie z kierowcą, porwie autobus, zrzuci go w przepaść, potem w przepaści go przemaluje, a na końcu podpali, żeby zmienić pościg. Nie szukajcie tu logiki. A że uniwersum zbrodni składa się z dwustronną, no to teraz policjant. I uwaga wyjątkowo akurat policjant, którego można pochwalić i poklepać po plecach i powiedzieć: O, świetna robota. I to nie ironicznie powiedzieć świetna robota. Sierżant Tomasz Grącki z Warszawy, podczas pełnienia dyżuru w drugówce, zareagował na widok zatrzymanych pojazdów, bo jak się okazało, było tam 11-dniowe dziecko, które nie dawało oznak życia. Sierżant przystąpił do akcji ratunkowej i udało mu się przywrócić oznaki tego życia u takiego małego człowieka. No i fajnie, że można powiedzieć coś o policji i się nie irytować, prawda? Co tam na froncie przyszłej walki z robotami? O władzę nad światem? Przyszłej. Ja już nie wiem, czy, czy nie aktualny. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że jeden z kolaborantów dostał za swoje. Otóż adwokat Steven Swartz dostał sprawę, w której Roberto Mata pozywał kolumbijską linię lotniczą Avianka. Czujecie w ogóle pauzę na chwilę? Czujecie, jaki to jest potencjał na clickbait? Przecież ja mógłbym dać tytuł Mata przed kolumbijskim sądem. Gdybym miał standardy O2 albo WP. No ale no, niestety mam jakieś standardy i nie mogę dać takiego clickbaita. A szkoda, karta na czasie, dobry wieczór, dzień dobry, zapraszam. No to wracając, Roberto Mata pozwał Kolumbijską Linię Lotniczą, ponieważ został poturbowany przez wózek z przekąskami na pokładzie samolotu. No i adwokat Maty <laughs> ciekawe czy jego ojciec nie, no nie było jego ojca nie to, że był leniem jego adwokat powściągliwie racjonował zaangażowanie to jest ładne określenie lenistwo. I zlecił sporą część swojej pracy sztucznej inteligencji. Poprosił Chat GPT o znalezienie podobnych spraw, na które może się powołać przed sądem. I sztuczna inteligencja znalazła mu podobne sprawy, które nigdy nie miały miejsca. Sztuczna inteligencja wymyśliła te sprawy, po czym powiedziała: To są prawdziwe sprawy, możesz się na nie powołać. Prawnik z 30-letnim stażem teraz no, jego kariera wisi na włosku, bo powoływał się na nieistniejące sprawy. Tak kończą kolaboranci. A teraz odrobina prywaty. Czy my się jeszcze widzimy? Tak, zobaczymy się, ale to podam terminy występów innym razem. Będzie na pewno Warszawa, Poznań i Gdańsk. I z innych prywatnych spraw, słuchajcie, muszę nam to pokazać, bo to jest fantastyczne. Na występie, bo, kurczę, nie pamiętam, jak to było miasto. Przyjmijmy, że to były Katowice, dostałem coś takiego. Fajne, no nie? Bardzo mi się podoba. I ja wiem, co Wam teraz chodzi po głowach, czyli fajnie, fajnie, ale dlaczego ten regał jest prosty? No jest prosty. Druga rzecz to książka, przecież bym zapomniał. Czekajcie, muszę znaleźć, bo... Sin City, Franka Millera. Ależ to jest o, film. Mm. Jeżeli ktoś nie widział, koniecznie. Proszę bardzo. Rądu je. Yeah. A jeszcze jedna rzecz, bo też właśnie podczas występów rozmawiałem z jakąś paru, to chyba na też w Katowicach i powiedzieli mi, że oglądali newsy bez wirusa, aby się odstresować, jadąc z kościoła na salę weselną. Jeżeli oglądacie newsy bez wirusa w jakimś dziwnym nietypowym miejscu, pstryknijcie fotkę, przyślijcie do mnie. A w bydgoskim szpitalu na Sorze pojawił się pies. Słuczka nazywa się Luna i mieszka w specjalnie dostosowanym dla niej pokoju na oddziale ratunkowym. Jak napisała siostra Bożena, jej podstawowym zadaniem jest pomoc w odreagowaniu stresu, personelu, a z czasem łagodzenie strachu pacjentów związanego z pobytem na Sorze. Dodała też, że w stresujących momentach zamiast iść na szlugę na zewnątrz, przychodzą, głaszczą psa przez 30 sekund i mija. Plus też to, że Luna ma super zespół, który zgodnie twierdzi, że relacje między nimi mocno się poprawiły, odkąd wśród nich pojawił się pies. Jeszcze mam dzisiaj dla Was jednego fajnego ananasa. Pamiętacie Jerzego Wrębiaka? Burmistrza brzegu, który zrobił sobie sesję zdjęciową z odratowanym bilikiem, Ptak ledwo, ledwo zipieł. A on sobie pstrygał fotki na face, żeby pokazać wyborcom, że kocha naturę. Nie tak bardzo jak darmowy rozgłos i swoje nadymane ego, ale jednak kocha. No to wrócił! I postanowił zaistnieć, ale żeby opisać tę historię, musimy się cofnąć o kilka lat. W 2015 roku ponad 100 mieszkańców podpisało się pod prośbą do burmistrza, aby zaplanował remont ulicy Reymonta i Tuwima. Ten obiecał, że to zrobi, ale nie zrobił. Dwa lata później wypominano mu tą, tą niezrealizowaną obietnicę. Nawet do sprawy włączył się ówczesny poseł Paweł Grabowski, pytając, co tam się w ogóle dzieje, że miała być droga i nie ma. Na co dostał odpowiedź od Jerzego Wrębiaka, że no ten nie zabezpieczył pieniędzy w budżecie, więc tej drogi nie będzie. Tak było przez kolejny rok i jeszcze przez kolejny rok. Zbywał w ten sposób mieszkańców rok po roku, aż większość w Radzie straciła jego koalicja. Przegłosowano wtedy środki na dokumentację, na podstawie której uzyskano dofinansowanie, potem przeprowadzono przetarg i ruszyły prace, które przez tyle lat blokował burmistrz. I ten dzban się teraz fotografuje na tej drodze, przy tych pracach, jakby to była jego zasługa. To zdjęcie wylądowało na oficjalnej stronie miasta z dopiskiem. Uwaga, to jest piękne. Trwają wyczekiwane prace przy przebudowie ulicy Reymonta. Już niebawem mieszkańcy naszego miasta zyskają znacznie lepsze warunki wokół swoich posesji. Dziś, 26 maja, Jerzy Wrębiak, burmistrz brzegu, odwiedził teren budowy, by sprawdzić postęp prac. To jest typ. Sugestia dla jego pracowników tego tam urzędu. Wy go pilnujcie, bo skończy się tak, że on z swojej urodziny będzie biegał po ogródkach, wbijał się obcym ludziom, którzy tego nie chcą, stawał przy grillu, znaczy na tle grilla, i robił sobie zdjęcia z podpisem: Zwykli obywatele spontanicznie i w duchu radości świętują urodziny Jerzego Wrębiaka. Odśpiewano 100 lat, a gromkim śmiechom i zabawom nie było końca. I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Jeżeli macie coś fajnego, czym chcecie się podzielić i przysłać do mnie, to wysyłajcie to albo na Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila. Newsy bez gmail.com. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek. Mam nadzieję, że o 19. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Czyli taki celebrycki pefedron. Pefedron. <grywa> Mefedron, to mógłby być mefedron dla, wiecie, mefedron na pefron. to głupie.